Państwa, za chwilę rozpocznie się uroczysta gala rozdanie nagród Lwicy i Lwy Biznesu roku 2021. Jesteśmy w budynku NOT przy ulicy Czackiego w Warszawie. Proszę powiedzieć, czy dla Państwa uzyskanie tejże nominacji, jak i zarówno samej nagrody Lwa Biznesu w kategorii działalność charytatywna, czy to jest pewnego rodzaju zaskoczenie? Olbrzymie zaskoczenie i bardzo duże wyróżnienie, także troszeczkę jesteśmy tutaj onieśmieleni dzisiaj i bardzo się cieszymy, że możemy być na takiej fajnej gali. Także to duże zaskoczenie. Oczywiście my od wielu lat jako zespół angażujemy się w wiele akcji charytatywnych, w wiele działalności charytatywnych, tylko jest tak dużo osób, które to robi na co dzień, że ciężko by było wszystkich wyróżnić. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że to nam przypadło dzisiaj być na tej gali i dostać takie wyróżnienie. Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym właśnie polega ta Państwa działalność charytatywna, taka dość szeroka. No dzisiaj spotykamy się tutaj dlatego, że Kamil zostaje wyróżniony za pewną akcję charytatywną, która jest wyjątkowo ważna w jego sercu, a przez to, że w jego sercu, to także w naszych sercach. Jest to Dom Aniołków. Inicjatywa zupełnie nowa, bardzo potrzebna. Jest to hospicjum, miejsce, gdzie dzieci chore na raka będą mogły spędzić razem ze swoimi najbliższymi, co bardzo ważne, swój ostatni czas tutaj po tej stronie i mam nadzieję, że to miejsce będzie przepiękne, bo myślę, że jest stworzone z pięknego marzenia. Jeżeli to marzenie znajdzie swoją lokację tutaj w Polsce, to będziemy naprawdę bardzo szczęśliwi. Nasze serca jeszcze urosną. A proszę powiedzieć, jakie potrzeby Państwo macie w związku właśnie z prowadzeniem danego projektu, danej akcji i w jaki sposób ewentualnie można nawiązać z Państwem kontakt oraz w jaki sposób wesprzeć? Jest strona Dom Aniołków i na tej stronie Domu Aniołków trwa zbiórka. Można kupić cegły, można kupić piasek, można kupić cement. Są za to poszczególne kwoty. Jest Fundacja Z Serca dla Serca, która prowadzi całą tę akcję i to oni są głównymi inicjatorami tego, żeby powstał Dom Aniołków. Moja historia osobista tak się złożyła, że moja rodzina straciła dziecko, które chorowało na raka. Kaja miała 7 lat, kiedy zmarła, to było rok temu. I jakoś od tego czasu stwierdziłem, że coś chciałbym ze sobą zrobić dalej w tym kierunku i akurat przyszła ta inicjatywa Domu Aniołków. Więc jeżeli to samo do mnie przyszło, to stwierdziłem, że jest to coś, w czym chcę pomóc i chcę spróbować pomóc. Bardzo się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół muzycznych, z którymi na co dzień pracujemy w zespole Sound & Grace, którzy mnie wspierają we wszystkich takich inicjatywach. Dlatego myślę, że to jest coś pięknego i bardzo mi miło, że w ogóle dzisiaj tutaj jesteśmy, że możemy o tym powiedzieć i że zostaliśmy za to wyróżnieni, chociaż to w sumie nie nasza duża zasługa w tym wszystkim, tylko osób, które się angażują bezpośrednio, mocno finansowo, firm, które sponsorują budowę tego hospicjum. Co warto powiedzieć, że hospicjów w Polsce jest bardzo mało, bo raczej jeżeli jest koncentrowanie się na pomocy, to jest to koncentrowanie się na pomocy dla dzieci, które są w trakcie leczenia. A tutaj chodzi o osoby, dla których nie ma już szansy na leczenie medyczne. I jest to takie miejsce, które będzie dawało szansę tym dzieciom i ich rodzinom spędzić ostatni czas tu na ziemi w piękny sposób.